wykrzyknik uniwersalny Bergmann TSW6240 jest największą maszyną na tandemie oferowaną przez firmę Bergmann. Jest to rozrzutnik z adapterem poziomym, talerzowym. Zawieszenie hydrauliczne, oś skrętna, oś podnoszona, dolny zaczep kulowy 4 tony. Rozrzutniki firmy Bergmann charakteryzują się stabilną konstrukcją oraz równomierną jakością rozrzutu, na co szczególną uwagę zwracają profesjonalne gospodarstwa. Generalnym importerem maszyn Bergmann na rynku polskim jest firma Korbanek z Tarnowa Podgórnego. Nazywam się Dariusz Torgotowicz, jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne w gminie Siekierczyn. Wraz z bratem prowadzimy gospodarstwa rolne wspólnie na obszarze 250 hektarów. Oprócz tego prowadzimy również firmę usługową świadczącą usługi rolnicze dla rolnictwa. Firma ADM zajmuje się uprawą, siewem i zbiorem kukurydzy na potrzeby dwóch biogazowni w Niemczech. W dzisiejszych czasach prowadzenie takiej firmy, by sprostać wymaganiom zachodniego sąsiada, jest potrzebny sprzęt na najwyższym poziomie. Do takich niewątpliwie należy rozrzutnik obornika firmy Bergmann. Zakupiliśmy ją 3 lata temu, kierując się jakością maszyny sprawdzoną, którą żeśmy mieli poprzednikiem, bo jest to druga nasza maszyna zakupiona, rozrzutnik obornika zakupiony w firmie Bergmann. Rozrzutnik pracuje z ciągnikiem przez ISOBASa. ISOBAS udogadnia nam to, że nie potrzebujemy dodatkowego komputera. Wszystko się wyświetla na głównym komputerze ciągnika. Bergmann ma 3 główne kafelki, w której pierwszej kafelce mamy tryb drogowy, podnoszenie osi, blokada. W drugiej kafelce mamy ustawienie rozrzutnika, tony na hektar, metry na ile chcemy rozrzucać, zasuwa pionowa danego ładunku i kilogramy na metry sześcienne. Każdy ładunek ma inny tonaż. I trzecia kafelka to są dzienne godziny wózka, tony, ile rozrzuciliśmy ton, hektary wózków, ile rozrzuciliśmy i metry sześcienne. Możemy tutaj sobie przestawić każdy dzień osobno albo usunąć opcję. W tej drugiej kafelce, gdzie mieliśmy rozrzucanie, mamy tryb automatyczny rozrzucania. Będzie piszczał, bo nie jest załączony wałek. Mamy też podnoszenie osi, przełączamy kafelką, mamy posuw ręczny w lewo, prawo, automatyczny. Mamy otwieranie burty pionowej, góra, dół. I 6 kafelek dalej mamy jeszcze otwieranie całej burty tylnej, żeby mieć dostęp do wałów głównych. I rozrzutnik jest podłączony do ciągnika przez złącze hydraulikę LS, przez co nie musimy załączać danego rozdzielacza osobno. Wszystko uruchamiamy przez kafelki na komputerze.